Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży o znaczeniu nie tylko duchowym, ale też politycznym i wizerunkowym tego wydarzenia. Rozmawiam dzisiaj z panem Ryszardem Czarneckim, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień Witam dobry. Panią. Oraz profesorem Tadeuszem Iwińskim, byłym wiceszefem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. I Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Oczywiście. Organizacja Światowych Dni Młodzieży ma kosztować nawet 200 milionów złotych. Sam Kraków wyda 1/3 tej kwoty. Czy ten wkład się opłaci? Myślę, że na pewno jest to promocja Polski. Pamiętam, jak byłem niedawno w Ameryce Łacińskiej. Tam już trwały zapisy. W zależności, czy kraj bogatszy, jak na przykład Peru, który wysłał 1400 osób, czy biedniejszy jak Boliwia, wysłał 400 osób. No, byłem też, widziałem w Waszyngtonie na parafiach katolickich ogłoszenia o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, nawet łacińska nazwa Krakowia. I to jest oczywiście promocja Polski, na to nie należy żałować pieniędzy. Jest to powód do dumy, że możemy gościć tylu ludzi, głównie młodych, ze wszystkich kontynentów. No, oczywiście pytanie, czy każdy z nich przeczyta książeczki w języku angielskim o historii Polski, które dostał, bo taki pomysł miał resort spraw zagranicznych, to pilotował pan minister Jan Dziedziczak. Uważam, że bardzo dobry pomysł. Historia Polski prawdziwa będzie znana. Natomiast no, mam tylko nadzieję, że te dni będą bezpieczne, bo co dzieje się w Europie, to naprawdę jest bardzo, no, tak, bardzo dramatyczne. Dni dla Europy Myślę, że pan profesor, pan przewodniczący, pan poseł podzieli moje zdanie, że no, na razie służby polskie na wysokości zadania stoją, aby tak było w przyszłości. Pytanie, proszę. Panie redaktor, no, jest z gatunku imponderabiliów, bo to nie są kwestie, które da się wymierzyć i zważyć precyzyjnie. Pamiętajmy, że te Światowe Dni Młodzieży, jakby Kościół rozszerzył, ponieważ w 1985 roku to Organizacja Narodów Zjednoczonych organizowała taki Dzień Młodzieży. I wtedy papież Jan Paweł II, bo to on rzucił tę ideę, żeby okresowo, bo to są 13 dni, jakby, które są organizowane przez poszczególnych papieży. Właśnie tak, po raz drugi w Polsce, pierwszy raz był w 1991 roku w Częstochowie. A to wydarzenie jest o tyle jeszcze istotne, że obecny papież Juan Mario Bergoglio, Argentyńczyk, jest w ogóle po raz pierwszy papieżem spoza Europy od czasów Grzegorza III, więc w ogóle w VIII wieku, po raz pierwszy z obu Ameryk, też po raz pierwszy jezuita, ale co jest istotne, on nigdy nie był w Polsce. A pontyfikat jego zaczął się w marcu 2013 roku, więc to jest nie tylko jego obecność na Dniach Młodzieży, ale to jest też praktycznie jego wizyta w Polsce, choć nie taka oficjalna, jakich 9 miał na przykład Jan Paweł II. No właśnie, jaką Polskę zostanie papież? No więc, chciałam tutaj się odnieść, no więc on, do... On będzie również w Oświęcimiu. Włoskiego dziennika La Stampa. Polski Kościół jest otwarty na uchodźców, a polscy politycy podsycają społeczny strach przed nimi. No, jeśli mogę jedno zdanie w tym kontekście, również jako wieloletni szef Komisji Uchodźców i demografii. Jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć, przepraszam, że taki przekaz wypłynął z noty rzecznika Konferencji Episkopatu Polski przekazanej Watykanowi. Sam ksiądz Rytel Andrianik tłumaczył, że to, co przesłał, to zbiór publikacji głównych mediów w Polsce. A parę zdań również jako wieloletni przewodniczący Komisji Uchodźców i Demografii Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pamiętajmy, że papież pochodzi z włoskiej rodziny imigrantów, licznej, biednej, która przybyła do Argentyny, bo Argentynę de facto stworzyli emigranci włoscy. Poza tym on na przykład z jednej ze swoich wizyt na wyspie Lesbos greckiej 3 miesiące temu na przykład zabrał do Watykanu 3 rodziny muzułmańskich uchodźców. Więc w tej sprawie ja nie chcę tu upolityczniać tych dyskusji. W ogóle cała jego wizyta będzie pewnym wyzwaniem dla polskiego kościoła, który jest kościołem raczej konserwatywnym, zwłaszcza na tle Ameryki Łacińskiej. Oczywiście ten obecny jak papież... Jak wiemy, też nie wszystkie głosy Kościoła są przychylne papieżowi. Nie, obecny papież, który odrzucił kiedyś teologię wyzwolenia, marksizm
i tak dalej, ale gdy zaraz został wybrany, to jego pierwsze przesłanie jeszcze do elektorów to było takie: ja przyjmuję imię Franciszka, nawiązując do tradycji Franciszka z Asyżu, i głównie będę się zajmował nędzarzami, nawet ubogimi. Tak mówił, ubogimi. I z tego punktu widzenia rzeczywiście podejście, ostatnio Kościół pozytywnie polski ewoluował w tym kierunku, ale no, żeby powiedzieć wprost, podejście polskiego rządu do kwestii uchodźców jest odmienne, aniżeli podejście Franciszka. No jeszcze wrócę do mojego pierwszego pytania. Te Światowe Dni Młodzieży są potrzebne Polsce? Czy ja uważam, że dobrze, że do nich dochodzi. Powtarzam, one obejmują różne elementy. Jest to de facto pierwsza wizyta papieża w Polsce. My też mamy szereg problemów typu nierówności. Jest to na pewno popularyzacja Polski. Ten program został rozszerzony właśnie, jeżeli chodzi o wizytę w Częstochowie, jeżeli chodzi o wizytę w Auschwitz. To jest bardzo ważne. I tutaj, pamiętając o niebezpieczeństwie, bo w dniu rozpoczęcia, rozmawiamy we wtorek, gdzie rano w Rouen, jednym z największych miast Normandii, dokonano zamachu rzeczywiście w kościele katolickim. Tak. Zginął duchowny, między innymi biskup Rouen wrócił. Niestety, w związku z tym. Przez ostatnie dni codziennie słyszymy o tego typu no tak, tragicznych wydarzeniach. Ale pierwszy raz stało się to, gdy zginął zresztą 84-letni duchowny francuski, gdzie zresztą brakuje bardzo duchownych, między innymi polscy księża też, tak jak w wielu krajach, również we Francji, intensywnie wspomagają swoją obecnością, bo brakuje powołań dzisiaj w wielu krajach świata. Jak Polska skorzysta na tych Światowych Dniach Młodzieży? Jak może skorzystać? Na pewno promocja, ale też myślę bardzo konkretne, także ekonomiczne, mówiąc wprost, tak. Zyski, no bo jednak ci ludzie muszą gdzieś jeść, gdzieś spać, coś pić. Część z nich zostanie w Polsce dłużej. Choć sklepikarze w Krakowie dzisiaj się skarżyli, że mało kupują, ale pielgrzymi nie należą do tych, którzy kupują najwięcej. Ja myślę, że i tak obroty dopiero są większe niż zwykle. Pierwszy na dzień, pewno. Prawda? Część z nich przyjechała, bo wie na przykład o chociażby dzieciach i wnukach znanego włoskiego polityka, pan go na pewno kojarzy, Rocco Buttiglione, tak. Którzy przyjechali do Polski kilka dni wcześniej, przed młodzieży, więc na pewno również tak w wymiarze ekonomicznym są pewne zyski, ale myślę, że najważniejsze są zyski w wymiarze promocji. Wszystkie telewizje świata pokażą radosną Polskę, bo radosna Polska, nie tylko Polska, będzie widać papieża. Natomiast no, podkreślam, główne wyzwanie to wyzwanie bezpieczeństwa. Tutaj pan profesor słusznie powiedział o tym dramatycznym dramacie we Francji, zabiciu katolickiego duchownego w czasie odprawiania mszy świętej. Pani ma rację, codziennie są zamachy, nawet w kraju, uwaga, w Niemczech. Przecież Niemcy i Wielka Brytania to były takie kraje, które uchodziły za pewne oazy spokoju, gdzie służby specjalne pracują lepiej niż francuskie i belgijskie, a tu proszę bardzo, w Niemczech codziennie zamach w praktyce i też zginęła Polka w ciąży, więc to już można powiedzieć czterech czy czworo Polaków, no bo dwie turystki w Nicei, teraz Polka w ciąży, czterech Polaków nie żyje. No to są poważne wyzwania. Oby udało się te Światowe Dni Młodzieży przeprowadzić w spokoju, bez żadnych incydentów tragicznych. Jest na to szansa? Przygotowanie jest chyba znaczy, ja na myślę, dobrym poziomie. Że dobrym pomysłem ze strony MSW było wprowadzenie tej kontroli granicznej, uwaga, już jakiś czas przed Dniami Młodzieży i ona będzie trwała też jakiś czas po Dniach Młodzieży. No to jest przykład jednak Nicei, zwracam uwagę, że tam policja odetchnęła i służby specjalne odetchnęły. Euro 2016 zakończone, nie ma zamachów, wszyscy zdali egzamin. Zamach nastąpił no dosłownie parę dni po zakończeniu, chyba 4 dni po zakończeniu euro. Więc Europa nie jest w stanie zatrzymać Wydaje mi się, że tutaj na razie nasze służby pracują, nasze państwo zdaje egzamin. Zatrzymany Irakijczyk. Natomiast na pewno to kwestia też roli obywateli. Uwaga, tu apel do naszych rodaków, do obywateli, jeżeli zobaczycie coś, co wydaje się być podejrzane, lepiej to sprawdzić, lepiej to zweryfikować, zadzwonić na policję, bo no, tutaj jest taka sytuacja w Europie, że lepiej być czujnym. To jest oczywiście inny temat, kwestia bezpieczeństwa, istotny, no bo gdyby się coś zdarzyło, to będzie to miało ogromną rangę. Oby nie, no, zapowiedzieli się przybysza ze 187 państw świata. To jest coś wyjątkowego. To jest także pokazanie roli
współczesnego katolicyzmu, no, na świecie według najnowszych danych jest mniej więcej 1 400 000 000 katolików. Jeżeli doliczymy chrześcijan, no to jest tam 2,5 miliarda, trochę więcej niż muzułmanów. Ale pamiętajmy, że akurat to, że przyjeżdża ten papież, który myślę ma bardzo dużą sympatię ludzi, zwykłych ludzi, przez jego gesty, przez jego skromność. On apeluje od początku na przykład o to, żeby obniżyć pensje, świadczenia dla kapłanów. On odmówił zamieszkania w pałacu apostolskim jako pierwszy, odmówił o pewnych elementów takiej tradycyjnej garderoby. On wzywa do skromności. Szkoda na przykład, że nie będzie transmitowane spotkanie Franciszka z polskimi biskupami. W Polsce jest ponad 130 biskupów w katedrze wawelskiej, bo nie będzie dostępne, bo ja myślę, że tam dojdzie do takiego ważnego przekazu, czyli to jest papież, mówię to jako agnostyk również, to jest papież na te trudne czasy dla Kościoła, dla wszystkich. No właśnie, ten papież wszystkich. Spotyka się z sympatią, aprobatą środowisk, ujmę to tak, niekatolickich, a środowiska katolickie w Polsce nie on, do końca są przychylne we wszystkim, on, co mówi papież. On zwieńczy to pewną klamrą, bo on oczywiście wykonał pewne gesty, na przykład no, uczynił świętymi dwóch swoich poprzedników, Jana Pawła II i Jana XXIII, ale on w stosunku do swojego poprzednika, kardynała Ratzingera, jest niewątpliwie mniej konserwatywny i bardziej chyba widzi wyzwania XXI stulecia. On na przykład, jego spotkanie z Cyrylem, czyli zwierzchnikiem Kościoła prawosławnego, nie tylko w Rosji, ale na Kubie, miało kolosalne znaczenie, więc sądzę, że to jest z punktu widzenia Watykanu i Kościoła szczęście, że taki człowiek no, może pełnić taką posługę i faktycznie odpadać na rozmaite wyzwania właściwie. No. Może tylko jedna uwaga taka, że w sprawach tych najbardziej istotnych z punktu widzenia nauczania Kościoła, doktryny kościelnej, no jednak ten papież jest taki sam jak jego poprzednicy, jak polski papież Jan Paweł II. Tak, niestety Benedykt. Jest przeciwko in vitro na przykład, przeciwko aborcji. No, ochrona życia jako fundament, natomiast powiedziałbym, no ma, zgadzam się, używając niekościelnego myślenia, ma inny PR niż Benedykt, który raczej był doktorem wiary w dobrym tylko znaczeniu i, że tak powiem, w mniejszym stopniu skupiał się na jakby pewnym imidżu papiestwa. Ale to jest kształtowane przez to, że on nie jest z Europy, mówię, to jest drugi papież w historii, jak mówiłem potem, który jest spoza w ogóle Europy i my znamy dość dobrze, prawda, rzeczywistość, nie wiem, Ameryki Łacińskiej, czy Afryki, czy wielu krajach Azji. To jest coś innego aniżeli Europa i on patrzy na to w sposób taki globalny właśnie. Ale myślę, że polscy katolicy przywitają go bardzo dobrze. Jestem przekonany, że to będzie bardzo ciepłe, radosne spotkania w zasadzie z wielkim udziałem młodzieży. To też będzie wizytówka polskiego kościoła, także wobec tego papieża. Dziękuję serdecznie za rozmowę.